You got to let it go. You got to let it go. You. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo gorąco i serdecznie w ten przepiękny. Przepiękny, nie wiem, czy tam coś będzie widać, ale naprawdę przepiękny poranek, bo za oknem słońce, słuchajcie, jak takie słońce jest od rana, to po prostu aż mi się już spać nie chce, chociaż powiem Wam szczerze, że jeszcze bym się troszeczkę zdrzemnęła, dlatego że jest godzina 9, czy przed 9, ale późno poszłam spać tak na dobrą sprawę. No i co? Mam na twarzy w ogóle maskę, właśnie muszę pamiętać, zapomniałam, że mam maskę i tak sobie grzebię po tych oczach i zaraz sobie coś tutaj spowoduję. Także idę zmywać maskę, dlatego że nałożyłam tą Good Night od Dr. Jar. To jest maska, którą nakładacie po prostu na twarz, tak raczej w dużej ilości. Jak widzicie teraz, no niestety tutaj nie ma filtrów, także każdą z marchem mi widać, słuchajcie, nawet zwłaszcza te pozabiegowe. Także tak wygląda moja twarz, słuchajcie, z samego rana, przed jeszcze oczywiście całą pielęgnacją, którą uwielbiam, uwielbiam ten moment. Powiem Wam, że ja nie wiem, ale na stare lata po prostu pokochałam pielęgnację. Tak jak wcześniej było, zajmowało mi to dosłownie, nie wiem, 2-3 minuty, tak teraz po prostu te 5-10 minut, czy tam 15, począwszy od porannej takiej toalety, czyszczenia tej twarzy, nawilżania jej, masowania jej, potem wklepywanie tych wszystkich dobrodziejstw, co naprawdę sprawia mi straszną przyjemność. Dziś mamy, słuchajcie, jaki mamy dzień? Środę, no przecież. Mamy dziś środę, 22 maj, no i dzisiaj jedziemy na event. Jedziemy na event i dlatego tak wczoraj rozmawiałam jeszcze z Madzią, czy właśnie nagrywać, słuchajcie, czy nagrywać na story, czy nagrywać właśnie vloga. No i tak jakoś mi zaczęliście pisać w ogóle podczas live, przepraszam. O, przepraszam, ziemuś. Pisaliście mi podczas vloga, że Aga, chcemy vloga, podczas... Aga, pisaliście mi podczas live'a, że chcecie vloga, nie podczas vloga. Także chcecie vloga, to bardzo proszę. Ja oczywiście jak najbardziej na tak. Jeśli chodzi o dzisiejszą stylizację, to raczej będzie ona luźna, raczej będą to chyba jeansy albo leggings, jeszcze nie wiem, ale chyba jeansy w miarę jakieś wygodne, jak znajdę. I koszulka z Barbie, ta taka z takimi oczami, dlatego że Madzia może dzisiaj założy tą samą, byłoby fajnie. Także może będziemy podobnie nawet ubrane. Jakaś tam może katanka, czekajcie, właśnie włosy, kurde, mi wylatają. No, także co, ja wstaję, zbieram się, idę robić poranną toaletę. Dzieci właśnie wyszykowane do szkoły, także do szkoły poszli. Zobaczcie, jak w ogóle dużo dają te brwi zrobione. No, poprawię je, podrasuję je, tylko dzisiaj delikatniutko, słuchajcie, tym Cabral albo tym Precisely, tym tam coś tam pencil i będzie super. No i co, wstaję, zrobię sobie kawę, dzisiaj nic nie dodaję, jeżeli chodzi o film, ale za to muszę nagrać Wam szybciutko Try On Hauls Shein drugą część. Także, a może to na vlogu Wam nagram, chociaż nie wiem, czy mogę na vlogu, ale może na vlogu i to bym dała po prostu w tytule, zobaczymy, czy oddzielnie, czy na vlogu, to się okaże. No i co? Nie wiem jeszcze jaki makijaż, może bardzo delikatny, bo znowu tam będą malować, więc może ktoś by mnie malnął. Nie wiem, nie mam opcji, ale może delikatny zrobię jakiś, bo mam ochotę tak gdzieś tam odrobinę tego rozświetlenia przychwycić. Także zobaczymy wszystko w praniu, jak to będzie, w co się ubiorę i tak dalej, i tak dalej. Także ja Wam życzę przyjemnego dnia i mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. Dzisiaj też spotkanie z jedną z dziewczyn, która mnie ogląda bardzo długo, z Madzią, także mega się trochę tak... Mega się cieszę, ale mega się też tak, znaczy może nie mega, ale się stresuję. Stresuję się, bo to zawsze jest takie stresujące, że widzicie się pierwszy raz z kimś, kto tak naprawdę o Was już coś wie, z jakiej strony Was już tam zna, a Wy o tej osobie nie wiecie nic, zupełnie nic, także no, to takie trochę stresujące jest. Rozmawiałyśmy już jeden raz przez telefon, także rozmowa naprawdę się fajnie kleiła, więc mam nadzieję, że z tym nie powinno być najmniejszego problemu. No zobaczymy, jak to będzie na żywo. Jedzie ze mną też Oliwcia. Oliwcia chciała z nami jechać, także ja jeszcze dobukowywałam jeszcze jeden bilet przez tą panią tam, jakąś artist, coś tam, make-up artist z
z Estée Lauder stoiska. Także ona tam właśnie będzie na stoisku Estée Lauder i to w sumie właśnie od niej mam zaproszenie, także liczę oczywiście na jakieś próbeczki fajne z Estée Lauder, wiadomo. No i co? No i to. No i zbieram się, żeby teraz tak 20 minut nie tracić na przywitanie. Życzę Wam przemiłego dnia, miłego oglądania. No i oczywiście mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodoba. No i hejo, hejo kochani, ja już właśnie przybywam do Was, słuchajcie, z wodą i żeby nie było, i z kawą. A kawę piję oczywiście w kubku od Misi 3006. Jeżeli chodzi o moją stylizację, będzie ona taka. Pokazywałam Wam właśnie już na Insta, czyli będzie ten żakiecik z Shein, który Wam serdecznie i gorąco polecam, bo jest fantastyczny. Bo jak możecie zobaczyć, ja go wystylizowałam na sportowo. Dlaczego? Dlatego, że jest on. I żeby nikt nie myślał, że jest goła noga. Nie, jest jeans i jest Adidas. Także totalnie na sportowo, z Adidaskami i z jeansem. Tak będę wyglądała dziś na evencie. Teraz właśnie przybywam do makijażu. I jeszcze biorę te okularki. Te okularki ze sobą zabieram. Okidoki. Także tak będę wyglądała. Teraz przejdźmy właśnie do makijażu. I tak się zastanawiam. Na story już Wam pokazałam mniej więcej, co będę chciała wykorzystać. I będą to raczej te trzy bazy. Wszystkie trzy są ze Smashboxa, także one bardzo fajnie ze sobą współgrają. Także mam nadzieję, że i tym razem będzie super. Tą bazę użyję jako na powieki przed cieniami. Tą bazę chcę zastosować na całą twarz, jak i zarówno tą, ponieważ uwielbiam jej wykończenie. Uwielbiam te glow. A dlaczego dziś jednak postanowiłam założyć nie koszulkę z Barbie, a właśnie te Colt? Dlatego, że no, mam jakby ogromną ochotę po prostu zastosować Fenty. No, stąd ten dekolt. Także, żeby była jasność. Żeby była jasność, to wyląduje tu. Także cudeńko, cudeńko. Mam jakby okazję mieć to na sobie. Jeżeli chodzi o kolczyki, biorąc pod uwagę, że mam dzisiaj srebrną całą biżuterię i dodatki, to chyba te malutkie z myszką Miki, tak mi się wydaje. Nie wiem, gdzie położyłam ostatnio te z cyrkonią. Też myszka Miki, tylko z cyrkonią. Dziś zdjęłam i dziś pierdzielnęłam. Jeżeli chodzi o brwi, to oczywiście za chwilkę wyrysuję je sobie po prostu przy użyciu tych produktów. Nie będę już Wam przedłużać tego filmu o makijaż. Po prostu go sobie zrobię poza kamerką i przybędę do Was już z pokazaniem, co wykonałam. Znalazłam, mam jeszcze jednak faktycznie Extra Firming Fito Serum od Clarins. Kolejną tubeczkę, z czego bardzo się cieszę, bo bardzo polubiłam te serum. Także mega, mega się cieszę. Kolejne do zdękowania, drugie. Także wykładam. Samo się wyłożyło. No i co? Wypłukałam sobie właśnie, wymyłam, słuchajcie, moje gąbeczki, czyli są już przygotowane do aplikacji. Jeżeli chodzi o rozświetlenie twarzy, to zobaczymy. Mam też taką potrzebę użycia tego zestawu, który dostałam od Sylwii z kanału Italia Moim Okiem, którą serdecznie pozdrawiam. I to jest zestaw do konturowania. Mam ochotę dzisiaj po prostu troszeczkę zaszaleć. Nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy. Przetestuję ten produkt. Z testem większym tego produktu, takim ogólniejszym, przyjdę do Was oddzielnie w filmiku, a jeszcze przed Wami, chociaż nie, już po tym filmie. Przed tym filmem na pewno macie już właśnie filmik z tym, jak pokazuję, co dostałam od Sylwii z Włoch. Także mam ochotę bardzo to użyć. No i co? No i nie wiem, co dalej. Nie wiem, co dalej, wszystko wyjdzie w praniu. Także ja zabieram się za makijaż, dopijam kawę, dopijam wodę, malu malu robimy. Paletkę będę chciała użyć tą. Nie wiem jeszcze, w którą tutaj z tych tutaj stron uderzę. Miałabym ochotę troszeczkę dzisiaj na fiolet, ale czy mi to wypali, to nie wiem. W najgorszym wypadku ostatecznie użyję pewnie te brązy. Ale tak jak mówię, jeszcze nic nie wiem, nic nie jest przesądzone. Albo brązy, bo tutaj mam w sumie w brązach tylko jakby bazę, więc nie wiem, zaraz będę szalała. Ale ten fiolet też mnie korci. Te fiolety też mnie korcą. Pokażę Wam już te dwa fiolety, one są przepiękne. To są te dwa kolorki. I bardzo, bardzo mi się podobają. Więc zobaczymy, co to dzisiaj wyniknie. Może bazowego użyję zupełnie z czegoś tam innego, a tutaj właśnie posłużę się tym fioletem. No, może i tak zrobię, bo mam ochotę na fioletowe oko. Dlaczego? Nie wiem. Może dlatego, że po prostu za dużo już tych brązów. Ten jest przepięknym kolorem, też na całą powiekę. No nie wiem, dziewczyny. No i tutaj mamy właśnie te dwa takie
te dwa takie złote, one są w ogóle takie na co dzień przepiękne, ale mówię, mam ochotę coś dziś na fiolet, to chyba przez to słońce za oknem. Także ja się zabieram do malowania i odezwę się do Was już, pokazując Wam, co wymyśliłam na moim fejsie. No i dobrze, dobrze, wracam do Was już wyszykowana, że tak się wyrażę, na wyjście. Brakuje mi tylko łańcuszka, który właśnie za chwilkę dorzucę, bo wciąż się jeszcze zastanawiam właśnie, czy ten wiszący, słuchajcie, czy tamte gwiazdki. Prostowałam też włosy i tak jak mówiłam Wam, one już się nadawały tak naprawdę do umycia, więc się prostowały tak jakby chciały, a nie mogły. Więc albo taki łańcuszek. I on byłby takim wiszącym, może nawet byłoby to dobre, bo to jest taki w sumie kosmetyczny. Niech tak będzie. Niech tak będzie. Czekajcie, pozwólcie, że tylko sobie założę szybko. I już Wam szybciutko powiem Wam już, jaki wykonałam makijaż. Więc, jeżeli chodzi o bazy, to już wszystko wiedziałyście, wszystko poleciało ze Smashboxa. Łączyłam to z tą bazą Radiance, jak kto woli, naładowany powerbank. 01, ktoś do mnie dzwoni, podejrzenie spamu. No to niech sobie dzwoni. Mam nadzieję, że to nie przerywa nam nagrywek. Więc włosy mam takie, nie zwracajcie na nie uwagi. Jeżeli chodzi zaś o oczy, to wykorzystałam jednak przede wszystkim ten cień. Więc tak, w ogóle wykorzystywałam te dwa maty. Te dwa maty po prostu na całą powiekę, tutaj to co widzicie matowe, to są właśnie te dwa maty. Natomiast jeżeli chodzi o środek powieki, to są to jednak te dwa kolorki. No są one przepiękne, nie mogłam się im powstrzymać. Miałam dziś na nie ochotę, zaraz Wam jeszcze pokażę. Brałam go na pędzelek i po prostu go aplikowałam i jest przepiękny, przecudny i strasznie mi się podoba. Zobaczcie. Tak to wygląda na całej powiece. Tak jak mówię, mam je troszeczkę tutaj zmiksowane, więc jeszcze Wam nawet to dopokażę. Tutaj, o, i po załamaniu tutaj jechałam właśnie sobie tym matowym, żeby jakby tą granicę taką tutaj tych fioletów rozetrzeć. On się tutaj osypuje, jeżeli chodzi o ten tutaj matowy cień. Jak widzicie, o. Tutaj po załamaniu do góry. No i przy samej, także chowam już tą paletkę, więc Gra o Tron poleciała. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o właśnie taki jakby pojedynczy cień i najlepiej, żeby to był jakiś jasny, to pozwólcie, że może znajdę, bo miałam taki, jest chyba mam, czy to nie jest ten? Dobra, to nie jest ten, ale ten też może być. Wet n Wild. Sprawdźmy, czy on może być, czy on nie będzie za nie. Za nie. Taki pojedynczy i tutaj chcę go dać do rozjaśnienia. Dziś mam włosa. Dziś mam włosa, standard. Nie, jest spoko. Tutaj widzicie, pod samo załamanie powieki chcę dać właśnie taki jaśniejszy do rozjaśnienia. Jeszcze widzę, że jeszcze sporo nauki przede mną, jeżeli chodzi o te blendowania, łączenia tych cieni i te przejścia i nie przejścia, ale ten makijaż mi się bardzo podoba. Jest on fioletowy, jest przepiękny, tak jak bardzo chciałam. Jeżeli chodzi o usta, to jest miks tak naprawdę dwóch Fenty, bo zaczęłam od tego. Teraz przed chwilą znalazłam tą i po prostu poprawiłam sobie usta. No i na dekolcie pewnie tego nie widać. A jeżeli widać, takie mieniący się dekolt, nie wiem, czy on się mieni, nie wiem, bo ja mam wrażenie, że wygląda jak mokry, ale on się mieni i to, co się mieni, to jest właśnie fenty. I jeżeli chodzi o fenty, to już Wam pokażę. Ja również mam go troszeczkę właśnie tutaj na twarzy wraz z skin. Także fenty. Skin. Jeżeli chodzi o bronzer, to oczywiście klasyk. Po prostu moja ulubiona paletka do ocieplania tutaj twarzy. Czekajcie, Petra pędzelek tylko z Fenty. I tutaj do ocieplania twarzy ten tutaj ocieplający kolorek. On pięknie tutaj. Naprawdę to jest mój w sumie chyba ulubiony z takich ciepłych tonów do ocieplania właśnie twarzy. Idealny. Także Smashbox Decali Contour. No i to na tyle. I to tyle. Nic więcej nie dodawałam. Zobaczcie, tak jak byłam, tak jestem. Do tego mam
dżinsy podarte, do tego mam tą bransoletkę, no i tak się prezentuję, także nic już jakby nie dodaję, nie wiem jeszcze co na siebie założę, dlatego że może być chłodno jak będziemy wracać, więc jeszcze nie wiem co na siebie zarzucę, bo nie wiem co tu będzie pasować, być może zwykłą czarną jakąś kurtałkę, kto tam będzie zwracał na mnie uwagę tak naprawdę. No i tak jak mówię, tylko czekajcie, przetrę, pozwólcie, że przetrę szkiełka, bo są nieco trochę tutaj upierdzielone. Chyba wyskoczę jeszcze po jakieś 2-3 drineczki, takie malutkie, jakieś, wiecie, takie do pociągu, żeby sobie, wiecie, w końcu to jest taki babski nasz wieczór, więc mały drinusiek tam nie zaszkodzi. Czekajcie. Zresztą i tak z Madzią pójdziemy chyba na piwko, no i tak się będę prezentować, tak właśnie. No, i tak się prezentuje 40-letnia kobieta. Po kilkunastu zabiegach. Także jest dobrze, nie? Jest dobrze, jak Wam się podoba, to zostawcie oczywiście łapkę do góry. Jak nie, to zostawcie łapkę do dołu, już się i tak przyzwyczaiłam. Także ja podobam się sobie bardzo i to jest chyba najważniejsze, że ja się ze sobą czuję idealnie. Idealnie dzisiaj czuję się po prostu tak kobieco. Także bardzo mi się w ogóle podoba i polecam Wam serdecznie ten żakiecik, bo jest naprawdę fantastyczny i jak widzicie do outfitu takiego i na sportowo, i na elegancko, on się spisze cudownie. Ja spadam, muszę lecieć do Humbergansa na chwilkę właśnie po coś do picia i co? I odezwę się już chyba do Was albo wychodząc z domu z Oliwcią, albo z pociągu, albo już jak się witam z Madzią. Także co będę mogła, to Wam oczywiście pokażę. Też postaram się Wam coś nagrywać i wrzucać na Instastory. Wszystko zależy też jak będzie, co będzie. Też chcę spędzić z Magdą czas, też chcę ją poznać. Też chcę z nią porobić zdjęcia, to na pewno. Chcę mieć pamiątkę. Także to by się tak prezentowało w skrócie. Krem do rąk. Świąteczna wersja, nieważne. Kto by się tym przejmował. Ważne, że pachną i ważne, że są miękkie. Pachną miętą, więc idealnie. I to jest ten Candy Cane. O ile się nie mylę. Peppermint Candy Cane. Oczywiście The Body Shop. Uwielbiam te kremy do rąk i polecam Wam je serdecznie. No i co? No i ja spadam. Także trzymajcie się. Do usłyszenia i słyszymy się całkiem niebawem. No i dobra, robaczki. Jak widzicie, tadu! My już jesteśmy. Nagrasz? Nie nagra. Oli Dzikus mówi, że nie nagra. No to niech spada. Uwaga. Madzia napisała, że już jest. Gdzie ty idziesz? Madzia napisała, że jest, także musimy przejść następną. A mi się wydawało, że to już jest ta. A to nie ta. Dobra, tramwaj. Uwaga, puśćmy, przepuśćmy, bo by nas rozjechał. Czyli następna uliczka to my. Ale w sumie i tak tu się będziemy musiały cofnąć, bo właśnie chyba tu pójdziemy. No, serio. Naprawdę? Tak w połowie? No nie, to mógłby chociaż otworzyć drzwi, byśmy weszły, wyszły i przeszły. Wciula nas wszystkich zrobił, dobra, nieważne. Pojechał, my już jesteśmy, idziemy, Madzia już jest. Ja mam nadzieję, że ja ją poznam. Fajne takie spotkanie w ogóle i fajna jest taka pierwsza reakcja. To jest chyba takie najfajniejsze. Także idziemy, idziemy. Idziemy, idziemy i teraz będziemy skręcać w prawo. Mijamy właśnie to przep, bo moje dziecko idzie z tyłu. Dobra. Wiem, że Madziula ma być troszkę podobnie ubrana jak ja. To znaczy, góra chyba ciemna, a dół jeansowy. Ale czy tak będzie? To zaraz się okaże. No tutaj sobie grają. Trochę chłodno jest. W sumie mogłabym zarzucić kurtałkę, ale damy radę. Ludzi jest pełno. Jak widzicie zresztą. Chciałabym właśnie nagrać takie przywitanie, ale ciężko będzie, bo Oli nie chce nagrywać. Oli się wstydzi. Oli to wstydzioch jest. Straszny. No ale dobra, to chociaż ja Madzie nagram. Jakoś damy radę. Uwaga, Boże. Zaraz zgubię te moje torby, pakunki. Gdzie on jest? Idzie. Idzie, mówi, że jej się żyć nie chce. Dobra, uwaga, idziemy. Idziemy. Yes! Widzę ją! Mam ją! I hejo, hejo, czekajcie. Czekajcie, bo się jeszcze dziewczyna ubiera. Musi się ubrać. Światło musimy dostosować. Blura włączyć. No, słuchajcie, właśnie wychodzimy z Louis Vuitton.
O! Nie no, żarcik sceniczny, jesteśmy. Jesteśmy normalnie, już się spotkałyśmy, poznałyśmy, brudzia spiłyśmy i idziemy na event. Idziemy na event, a tak teraz bardzo, bardzo poważnie, to bardzo się już cieszę w ogóle ze spotkania, dlatego że już wiem, że to będzie udany związek. Tak, bezsprzeczny. Idziemy, mam nadzieję, że wam coś pokażę. W ogóle jest trochę wiecznie. Chciałyśmy usiąść sobie na tarasiku, ale niestety wiatr nam nie pozwolił. Teraz próbujemy znaleźć, słuchajcie, tak zwane główne wejście do Johna Lewisa. Jesteśmy lekko spóźnione, ale nasze opóźnienie jakby można pod... Lekko, nie? Ale to tak, ja myślę, że można je podpiąć pod takie studenckie. Tak? Czy już nie? 15 minut. Oli, ty jesteś... Tak? 15 minut, czy jesteśmy więcej? Czyli jakby jeszcze się kwalifikujemy. No, także jesteśmy, spotkałyśmy się, jest super. No i co? No i teraz myślę, że odezwę się do was, jak już będziemy na miejscu. Weźmiemy jeszcze bilet dla Oliwii i co? I odzywam się do was z miejsca. No i my już jesteśmy, słuchajcie, na miejscu. Mamy co? Co mamy? Mamy szampanie, także zdróweczko za spotkanie. Za spotkanie. No i jesteśmy. I zaraz zobaczymy. Idziemy, patrzymy. Już wam pokazuję. Zmyliło mnie w ogóle, zobacz tutaj na tym w ogóle, na reklamie jakby tej ekskluzji. Zobacz, jest Charlotte Tilbury, nie? Jest. I myślałam, tak, że to mają i niestety nie. Nie ma tu. Nie. No i mnie też zmyliło. To jest takie bardzo popularne. Dokładnie. Ta paletka mi się podoba. Ładne są, widziałam je. I te fioletowe, ten fiolet w ogóle. A zobacz na to. Pokaż. Widać coś? Widać. A zobacz na to. O, piękne. No oczywiście i zobacz, i patrz, nie oddaje aparat niestety kolorów tak naprawdę rzeczywistych. Nie. Nie oddaje, nie? Strasznie. Dziewczyny, straszne kolory są przekłamane. No, na żywo są przepiękne, to się pięknie mieni. W ogóle są dużo bledsze i dużo mało widoczne, wyraziste, mało pigmentu jakby miały. No, dokładnie. O, zobacz, jak to się roztarło. Nie, nie, no w ogóle, nie widać. Ale w ogóle konsystencja tych cieni jest taka fajna, taka masołkowa. Ty, dobre, nie? Nie widać w tym, nie widać w kamerze konsystencji. Dobre to było. Ja przeszłam do czegoś innego. No, także dalej nie, wam nie widać. Pokażemy nie, wam dalej. Myślę, że to przekłamuje. No. Obejdziemy sobie, co w ogóle jest. O, tu coś nowego. To jest coś nowego. Water Fresh Tint. Ty, ale jaka... What? Patrz na tą formułę. Zobacz na to. Ale to ma jakby takie granulki. Ja się nie chcę dotykać, bo oczywiście jestem cała upierdzielona. Ale pokaż, jak to wygląda. Weź to rozsmaruj. Co czujesz? Jakie to jest? To jest nawilżające, czy...? To jest coś jakbyś takie na początku, jakbyś taki... Thank you! Okay. Jakbyś na początku taki troszkę peeling nałożyła i później to się takie wodniste się to zrobiło. Fresh bardzo, tint. Wiesz? Czyli, ale to ma co? To ma zastąpić się co? Właśnie odkład? Przepraszam? Raczej... Zobacz, jaki brąz. No zobacz, to jednak coś... Water fresh. Less zobacz, beige. Tak, no. Tak, coś, no. Included coś, jakby brush. To zastąpić podkład. Zobacz, jakie są ciemne odcienie tego. No ja wziąłam taki ten, ale i tak taki jasny jest. Nie wiem, czy bo najjaśniejszy. Widać to coś? Czekajcie, po światło. Ale ładnie się mieni. A ale taka ciemna, taka naprawdę niespotykana formuła. Ale pachnie. Bardzo taka wodnista. No bo water fresh tint. Tak. Czyli jakby odświeżający generalnie, wodnisty. Tak. Kolory, no tak, czyli no to jakby miało wyrównywać chyba. Taki bardziej takie coś na zasadzie kremu BB, no. Powiedziała, bo to jest bardzo delikatne. I może być nawilżające, bo jest wodniste, mm-hmm. Na bazie wody pewnie. Ale ciekawe. Aczkolwiek też nie wiem, czy to nie jest wodoodporne. Zobacz, jak to zastygło, to jest bardzo takie... Jak zastygło, to kurde, korektor prawie. No. Nie wiem, czy to nie jest też wodoodporne. What? No w każdym razie, zobaczcie, macie takie... No. Bliżej nieokreślone ale produkty. Nie wiem, czy to widać. Chyba nie widać. No i tak rozjaśniło, ale rozjaśniło. Właśnie nie widać, zobacz. No, no coś tu widać, się mienia. Ale, ale mieni się ręka teraz. No, wow. No to jest właśnie po tym. Wow. Wow. No i odcienie jest 3-6. Taka bardzo klasyczna. No dziękowana. No. Less beige i coś do ust oczywiście. Mm-hmm. Aha, czyli jakiś ten. Taki bardziej balsam chyba niż pisze glow, ale balsam nawilżający. Idziemy dalej.
Na razie my sobie pooglądamy, a później wyłączę kamerkę i my jakby sobie tutaj bardziej się sfokusujemy na tych wszystkich rzeczach. A na razie sobie tak popatrzymy. Tu oczywiście co jeszcze jest? Klinik, tam jest mój rituals, jest benefit. Jest champagne. Wszędzie champagne. Ale ja wiem po co ten champagne, żeby się mąż nie jarnął później ile z konta zeszło, nie? To po to ten champagne. Tak, oni to. Najpierw champagne, a potem welcome to shopping, nie? No nie ma tu nic, alarm. Tak jest, mochałam któreś nuty z tego fajne. O, i tego jestem ciekawa. Czego? Się mówiłam właśnie na tym, na live'ie. Te dwie rzeczy będą mnie bardzo interesowały i będę bardzo prosiła panią, czy ma właśnie próbeczki. To są co, kremy jakieś? Super pomegranate jakieś. Czyli na bazie granata, ale 36 funtów, zobacz, ta pojemność. Spróbuj na. Świeżo. Mhm. Świeżo. A zobacz, proszę, na, czy czujesz też, bo ktoś dzisiaj nagrywał, że podobno właśnie jak rozcierasz, to że bardzo wygładza. I teraz zastanawiam się, czy to był ten... Taka formuła bardzo żelowa. Ale czujesz takie nawilżenie i takie jakieś miękką skórę, czy nie bardzo? Ja może za dużo tego wziąłam. Bo mamy co ja jeszcze? Na razie czujesz to po prostu jakbyś taki żel rozprowadzała sobie na tym. A wchłanianie? Klejące jeszcze nie? Nie. Ja nie chcę dotykać, bo mam ten... Nie, nie jest klejące. W każdym razie mówię o tym. I to jest właśnie żelowa formuła pod oczy. W ogóle nie czuć. Niby energetyzująca. Nutritious Super Pomegranate. I drugi to jest... Ale dużo też, nie? Dużo jest jego. Dużo dam, dużo. Tak. Ja go bardzo dużo dam. No, za dużo. Może dlatego. Ale ładnie pachnie. Ale ładnie pachnie. Czujesz? Ja czuję takie... Nie wiem, może nie pomegranat, bo to chyba jest na bazie. W ogóle nie widzę takiego opisu niestety. Niestety, ale właśnie podobno jest to coś fajnego. Bardzo bym chciała w każdym razie próbkę tego, jak będą mieli. She just says, you know, my ticket and said, just go up. So. Oh, don't you sign anyway, don't worry about it. Your collection at your profile there. So on Allison today, I'm going to start by checking the skin with Dream Skin. This is their Illuminating Skin Lotion. It's a really nice multi-purpose product. So it eliminates hydrates. Albo takie baso serum chyba. No, ma kolor. I'm going to finish off with a wee bit of our Joy. Has anyone tried any Dior fragrances before? Have you tried Joy? Yeah, I tried. So Joy is our latest launch in 20 years for women in fragrance. So put some on your wrist, Alison. Definitely get yourself a wee spray before you go because it's beautiful. Okay, okay. Any questions? Would anyone like to ask about any products or anything that we've done? No? Okay, well just to let you know, back at the Dior counter, we've got gift with purchase. So, two products you get a gift, and then I think it's every three products we've got an extra gift as well. So if you want to make other match for any foundations, try anything on your skin, come and let us know. Alright, thanks guys. No i hejo, hejo, słuchajcie, jest prawie 23 i co? I nasze spotkanie dobiega końca. Nasze spotkanie dobiega końca, Madzia właśnie poszła do toalety. Zaraz ją namierzymy, spokojnie. Zaraz ją namierzymy, także powiem wam, że to w ogóle masakra, nie? Masakra. Jak się idzie. Uwaga, idzie. Jest, mamy cię! Ja się połam. Slalomem poszła. Ja się połam. Także tak, my kończymy, słuchajcie, pewnie mnie wypipka, chociaż to nie jest pewnie żaden znany kawałek, ale może mnie wypipkać, więc co? Mamy pamiątkę ze spotkania. Nie tak, inaczej. Czekajcie. Powiedz, ja sam nie wiem. Tak. A ja mam prezentę. Tak, mamy. O, jest Madzia, żeby nie było. Jest. Jest Oli. O tej porze nie powinna mi pokazywać, ale... No właśnie. Nic po 22. Będzie już leżakowanie, niedługo wracamy. Także my właśnie lecimy, bo za chyba 10-15 minut mamy pociąg. Ale w sobotę. Sobotę będzie się działo, będzie zabawa. Chodzimy, mamy babski wieczór, z czego mega się cieszę, bo już wiem, że będzie zaczepiście. Także tak, ty idziesz chyba.
Na Instagramie możesz mi śledzić co najwyżej, jak wrzucę jakieś stories. No, także co, dziękuję Wam serdecznie za tego vloga. Ja dzień spędziłam lepiej niż myślałam. Mów prawdę. Tak, o, to jest taki znak, tak spędziłam, nie? Oli się mnie ostatnio pyta, co to znaczy, więc tak spędziłam, cokolwiek to znaczy. Jestem bardzo zadowolona i wiem, że już będzie tylko lepiej. Także co, ja bardzo dziękuję przede wszystkim Madzi za spotkanie. Bardzo, 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 bardzo. Cała przyjemność po mojej stronie. I bardzo się cieszę, że się odważyła do mnie napisać i że się spotkałyśmy i że się poznałyśmy. I że to dopiero początek. Początek góry lodowej. I to początek epoki lodowcowej. Tak. Także ja Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten krótki vlog, ale vlog Wam się spodoba. No i co? No i oczywiście mam dla Was jeszcze zapas filmów, o którym Wam mówiłam na live'ie, a tymczasem spadamy. Nie wiem, co to znaczy, ale... spadamy. Dziękuję. Bye! 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 Pa!